Dzisiaj przychodzę z porównywaczem płynów do naczyń i słuchajcie, tu mamy Herklera. Herkli to jest z tej paczuszki, którą dawno temu zamówiłam z niemieckiej chemii, ala niemieckiej, ponieważ połowa to jakaś dziwna była. W każdym razie tu jest ok. Co prawda ten zapach jabłek to jakoś tutaj bym raczej, no nie wiem, normalny zapach to jest typowo dla płynu do naczyń, ale faktycznie słuchajcie, nie wysusza rąk. Można go myć już w letniej wodzie i patelnia po smażeniu jajek, jajecznic jest do umycia, także spoko. No i tu się faktycznie sprawdza. Zielony jabłkowy jest ok. Już Wam mówię, jaki jest drugi produkt do porównania. I słuchajcie, drugi produkt to jest profesjonalny płyn do mycia naczyń. Nie, to nie jest żadna profeska. Słuchajcie, ten płyn ma zapach, smak i konsystencję zwykłego balsamu do ciała, tylko że się nim nie smarujemy, a po prostu myjemy w nim naczynia. Ok, jest jako mydło, ok, jest jako płyn do naczyń, bo domywa faktycznie wszystko, ale czy to jest coś, co tu jest napisane rewelacyjne, bla, 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 wszystko będzie dobrze, bla, bla, bla. Nie. Ok, nie wysusza dłoni, domywa patelnię, no ale to tak jak każdy płyn. No jest bardzo dziwny, no tak jak mówię, dla mnie to takie, taki szampon. Szampon, nie balsam do ciała, co bardziej szampon, tak? Konsystencja, kolor, zapach szamponu. Taki krystalicznie, metalicznie biały, o taki perłowy. Czy jestem nim zafascynowana? Nie. No i mówię, na minusie to, że tutaj wielkie ochy i achy, każdy musi przetestować. Ja powiem tak, przetestowałam, wolę zwykłe Ludwiki. Także dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.